Jesteśmy w Puszczykowie, Muzeum Arkadego Fidlera, na wystawie poświęconej polskiemu dywizjonowi 303. W tym miejscu można zobaczyć zdjęcia zrobione przez mojego dziadka, Arkadego Fidlera, oraz inne autentyczne pamiątki z czasów wojny, takie jak mundury, modele samolotów, makietę bazy Nordholt, na której stacjonował dywizjon 303 w bitwie o Anglię. W czasie pobytu u polskich lotników mój dziadek ich fotografował. Ale nie tylko pilotów, też i mechaników. Lotnicy bardzo chętnie pozowali, ponieważ kiedy wylatywali w bój, nie wiedzieli, czy wrócą. Dziadek fotografował pilotów przed lotem i po ich powrocie. Mirosław Ferić, Kazimierz Daszewski, Jan Cumbach to byli doskonali fachowcy. Byli asami, to znaczy, że zestrzelili co najmniej 5 wrogich samolotów. W archiwum muzealnym posiadamy kilkaset zdjęć zrobionych przez dziadka. Na wystawie prezentujemy kilkadziesiąt. Tym aparatem mój dziadek fotografował polskich żołnierzy podczas wojny. Obok widzimy warszawskie wojenne wydanie Dywizjonu 303 z 1943 roku. Jest to wydanie konspiracyjne, a to jest dla nas bardzo cenna pamiątka. Wojenne, angielskie wydanie Dywizjonu 303 z autentycznymi podpisami lotników. Bohaterów tej książki. Dostaliśmy ten egzemplarz w prezencie od Ewy i Steve'a Love z Anglii. Poniżej widzimy pocztówkowe wydanie Dywizjonu 303, które ma ślady nadpalenia po powstaniu warszawskim. Kilka lat temu razem z moim ojcem Markiem Fidlerem byliśmy w Anglii w poszukiwaniu śladów po polskim Dywizjonie 303. Byliśmy w Nordholt, w bazie, gdzie stacjonował Dywizjon 303 podczas bitwy o Wielką Brytanię. Odwiedziliśmy też cmentarz w Nordwood, gdzie są pochowani polscy piloci, którzy zginęli podczas wojny. Byliśmy też w Instytucie Sikorskiego. W holu Instytutu zobaczyliśmy silnik. Okazało się, że jest to silnik z samolotu majora Zdzisława Krasnodębskiego, pierwszego dowódcy Dywizjonu 303. Major został zestrzelony, ale się uratował. Silnik został odnaleziony i w 1990 roku trafił do Instytutu Generała Sikorskiego w Londynie. Pani Danuta Skąpska, opiekunka Instytutu, widząc nasze zainteresowanie eksponatem, podarowała nam niewielki fragment silnika. Proszę Państwa, ja jestem ubrany w mundur angielskiego pilota RAF. Polscy żołnierze mieli takie same mundury. Aby odróżnić się od Brytyjczyków, do umundurowania mieli przyszyte polskie oznaczenia. Na wystawie jest znacznie więcej pamiątek niż Państwo widzieli w filmie. Z całego serca zapraszam do muzeum, w którym są zgromadzone liczne pamiątki przywiezione przez mojego dziadka i rodzinę. Serdecznie zapraszam do Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Do zobaczenia.